Konie w zaprzęgu to jeden z ulubionych motywów malarstwa Alfreda Wieruszko-Walskiego. Urodzony w Suwałkach, artysta mieszkał i tworzył przez większość swojego życia w Monachium, gdzie był również profesorem akademii, gdzie jego obrazy ze wschodnim folklorem cieszyły się sporym uznaniem. Tym razem zaprzęg konny posłużył do pokazania jednego z kluczowych momentów w dziejach Europy. W pustej, ośnieżonej przestrzeni trzy napięte wysiłku konie ciągną sanie. Biały, środkowy koń jest okazem siły i energii. Koń prawy, czarny, jest nieokreśloną, niepokojącą plamą. Plamą niepokojącą tym bardziej, że jego mocno wyeksponowany cień jest silnie zdeformowany. Prawie do sylwetki psa gończego. Koń lewy, najmniejszy, jest najsłabiej widoczny. Widzimy głównie głowę i to, że jego kopyta nie dosięgają śniegu. Jest jakby unoszony przez zaprzęg w powietrzu. W potężnej sylwetce powożącego saniami domyślamy się wysiłku wkładanego w panowanie nad rozpędzonymi zwierzętami. Dopiero w głębi, za tymi obrazami siły, nisko w koszu sań, dostrzegamy nieruchomą, drobną sylwetkę. Człowiek o pociemniałej, jakby pozbawionej rysów twarzy, siedzi bez ruchu i emocji. Tylko charakterystyczne nakrycie głowy pozwala się domyślać, że to wódz potężnej armii. Armii, która poniosła klęskę. To Napoleon wracający spod Moskwy. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zobaczyć ten obraz naprawdę.